Po kilku tygodniach przerwy i oczekiwań można już odwiedzać Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim. Zwiedzając Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, takich jak m.in. dezynfekcja rąk czy zakrywanie nosa i ust. Obowiązują nas wszystkich, zarówno nas jako instytucje, ale również państwa jako naszych gości, przepisy sanitarne obowiązujące w Polsce i to przepisy mówiące o tym, że na terenie instytucji kultury, a taką instytucją jest zamek, jest obowiązek noszenia masek i zasłaniania twarzy. Dlatego bardzo prosimy o to, że jeśli będziecie się do nas wybierali, żeby mieć maskę ze sobą. Zwiedzanie zamku odbywa się tylko z przewodnikiem w określonych godzinach. Poniedziałek nieczynne, od wtorku do piątku od 11 do 18, w sobotę i niedzielę od 12 do 18. Ostatnie wejście zwiedzających o godzinie 17. Wejścia dla grup zwiedzających tylko o pełnych godzinach zegarowych. Maksymalna liczebność grupy to 15 osób. W przypadku grup zorganizowanych prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Sekretariat 884 008 338. Punkt informacji turystycznej 570 130 136. Zwiedzanie zamku jest odpłatne. Ceny biletów: bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 5 zł, bilet rodzinny 20 zł. Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny. Przypominamy także o oficjalnym odwołaniu tegorocznej edycji Babskiego Wieczoru. Liczyliśmy na to, że uda się uzgodnić do wakacji jakiś sensowny termin, żeby Państwa, którzy kupiliście bilety, zaprosić na ten Babski Wieczór w innym terminie, ale niestety wygląda na to, że do końca roku nic specjalnego nie zmieni się w przepisach i na dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić nowego terminu, który byłby zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Zwrot pieniędzy za zakupiony bilet można uzyskać w kasie CAK Zamek, czynnej w czerwcu w następujących godzinach. Od poniedziałku do piątku, od 8 do 17, w soboty od 8 do 12. Wszystkie ważne informacje o funkcjonowaniu CAK Zamek dostępne są na stronie internetowej zamek.krosnoodrzańskie.pl.